Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. Nie, no, gdzie się pcha do tej kamery? Nie, co ty patrzysz? Dzień dobry. Gracze wychodzą. Nie tacy podrabiańcy jak ja. Polerowałeś tutaj? Klepeczek brakuje, nie? Świeżo otwarte dzisiaj. Białe. To dalej tego bez włosu. Odznaczymy go. Czapkę jest na zawsze. No, no jeszcze czapkę będę miał na. No borsowanie będzie. I co? Pucnąć mamy czy. Tak, tak. Może drugą piwę, co? Daj, że może, może coś będziemy grać. Damy radę. Potem stać ciężej, ale. Mało na kolano. A to okienko jesteśmy w pełni zdrowi, wszyscy w pełnej gotowości. Dwa pierwsze mecze wygrywamy, potem ćwierćfinał, mam nadzieję, że też i gramy w sobotę. Turniej w Gdańsku był jakimś tam celem po drodze, udało się nam zdobyć trzecie miejsce. Był pewien niedosyt, ale tak jak mówię, bardziej to był turniej treningowy, żeby przećwiczyć zagrywki, pograć ze sobą i każdy taki wspólny kolejny mecz na pewno daje nam jakiś bardziej zaznajomienie się ze sobą, poznanie siebie, swoich zachowań i na pewno to zaprocentuje jutro na turnieju. Myślę, że mogą być wyniki zbliżone, bo obie drużyny myślę, że są solidne, ale myślę, że może się skończyć coś koło, tak mi się wydaje, że 19 do 16. Pierwszy mecz gramy ze Staną Ostrów, a drugi może, myślę, że możemy więcej ugrać i może być nawet 21 do 15. No myślę, że głównym punktem, jak wszyscy wiedzą, jest Mike Hicks, no to olimpijczyk, główna postać kadry przez wiele, wiele lat, więc na nim będziemy się skupiać, ale nie jest to zły zespół poza nim, więc mają trzech zawodników, którzy jak oglądaliśmy te mecze, bardzo dobrze grają, bardzo dobrze komplementują tego Mike'a, więc myślę, że cała drużyna jest bardzo mocna i musimy się po prostu skupić na Mike'u i nie zlekceważyć pozostałych zawodników. Myślę, że zaraz zmienili skład, bo doszedł Ferenc i drugiemu nie pamiętam, ale graliśmy z nim przeciwko, grali w Athletic Training. Myślę, że charakterni, waleczni, Ferenc wysoki, rzucający, więc myślę, że mogli wzmocnić ten skład. Ale myślę, że paroma rzeczami możemy zaskoczyć. Dobry wieczór, można? Pewnie. Hej, co panowie robią? Znany mecz. Polaków. I jak się podoba? Jak się podoba mecz? Jest okej, kibicujemy trenerowi Korzonowi. Da trener Grzesia. Jaki wynik? Jak sądzicie? Bo jest teraz plus 8 minut do końca. Trochę nas dorosło, już tam było ile? Prawie 20 punktów. Trochę tam intensywność wsiadła, ale myślę, że wyciągną to. Ugrane. Ta intensywność podniosła i będzie się skończyć 15. Czyli co, trener Korzon wróci do Wrocławka z dwoma zwycięstwami? Daniel, jak sądzisz? Myślę, że tak, w dobrym humorze. A my? Anvil 3-3? A my tym bardziej. You know. Sometimes this life can get rough. You get knocked down, but you gotta get up. Keep going. I'd have been knocked down. 1,000 times, yeah, I traveled around 1,000 miles, feeling so tired, but you know I can't stop now. Came way too far, won't throw in a towel. It ain't looking real good, but I won't give up. Pac said that I gotta keep my head up, so I ain't going nowhere, yeah, I'm standing right here. Demons all around, but I ain't got no fear. You can kick me round, but I won't stay down. I run this town, ain't backing down, we going them rounds. Yeah, the winds will blow, but these roots too deep. I'm on my feet, the underdog, and I won't be beat. In the fire now, but I won't be burned. I was waiting for
for this and now it's my turn. Sweat on my face, blood in my eyes. Been underground, now I aim for the sky. Zabrakło celnych rzutów to przede wszystkim, a rywal nie trafiał. Znaliśmy oczywiście Majka, wiemy co jest w stanie zrobić i on nie potrzebuje dużo miejsca do rzutu i to zrobił i niestety dla nas trafiał. Trochę za szybko weszliśmy w bonus golowy i to też wykorzystali. Trochę nerwów w pierwszym meczu turnieju. Trzeba trochę wyciągnąć wniosków z tego i wygrać drugi mecz. Co sądzicie o naszych rywalach grupowych? Myślę, że Ostrów gra bardzo dobrze, zrobiła zorganizowaną koszykówkę i naprawdę fajnie ułożoną, więc no silny przeciwnik nawet taktycznie przede wszystkim. Potrafią grać, po prostu wiedzą co robić i tak dalej. Stefan, jak ci się podoba gra Śląska? Mamy z nimi szansę? Myślę, że tak, fajnie grają chłopacy, ale damy sobie wszystko, żeby już mogli to wygrać i mieć szansę na ósemkę. Been through a whole lot, but we overcome. Enemies in our face, but we ain't gon' run. Never drift off course, always stay on mission. Won't slow us down, cause we... Mecze ze Śląska z Anwilem to zawsze święta wojny, czy to 3-3, czy 5-5, czy sparingi, to zawsze ten mecz smakuje lepiej. Tak, oglądaliśmy oba mecze. No mają chłopaków tutaj z Lotto 3-3, więc bardzo doświadczonych. Pozostałych dwóch zawodników też jest już ogranych w 3-3, więc mają naprawdę dobrą drużynę. Ale no tak jak powiedziałem, będziemy się bić i miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Tak, no na pewno to cieszy, był to też mecz o wyjście z grupy, także na pewno się cieszymy, bo musieliśmy ten mecz wygrać, żeby grać dalej. Udało się i bardzo się cieszymy, tym bardziej, że to mecz z odwiecznym rywalem Anwilu. Na pewno bojowy, chcemy wygrać, bo jutro też chcemy tutaj zostać w Lublinie, grać dalsze mecze. Więc bojowe obejrzymy, teraz pewnie coś porozmawiamy o Bydgoszczy i trzeba wygrać. Yet we put in these 10,000 hours. You won't stop us cause we got the power. Whole world is watching and I hope they ready. From here on out we are legendary. You can kick me round but I won't stay down. I run this town, ain't backing down. We go on them rounds. Yeah, the winds will blow but these roots too deep. I'm on my... Jest okej, gramy dalej, mamy swoje szanse. Powinniśmy lepiej się zaprezentować. W pierwszym meczu troszkę mentalnie nam końcówka tego meczu uciekła, natomiast z drugiego meczu należy być bardzo zadowolonym, bo zagraliśmy bardzo rzetelnie, bardzo dobrze w obronie, mądrze i skutecznie. Jesteśmy bardziej zgrani, troszkę lepiej się rozumiemy, są oczywiste rzeczy po iluś tam treningach. Natomiast weryfikacją będzie mecz z Astorią. We were chosen, all the pain brought us to this moment. Watch everything we work for fall in line. We gon' give it all until the end of time. We ain't going nowhere, we'll be standing right here until the end of time. Walka, cały mecz tak naprawdę, doszliśmy jeszcze w końcu, staraliśmy się, no ale kilka trójek im takich bardzo szybkich siadł, których się nie dało bronić, a raczej był z ręką broniony i trochę nas fizycznością zabili, mieli trochę więcej siły pod tym koszem fizyczności, myślę, że to
daje im troszkę przewagi. Najwyższy poziom, jakie zagraliśmy. Może najtwardsze nie, bo była taka... Była walka, ale nie było chamskich fauli, ale była taka bardzo dobra gra. Tak naprawdę nie ma znaczenia. Możemy tak naprawdę, mi się wydaje, że zagrać z każdym, wygrać z każdym, pokazać się. Wiadomo, że wzmocnienia pomogły im, ale to nie jest żaden powód do powiedzenia, że dlatego przegraliśmy. Myślę, że przegraliśmy po prostu, bo troszkę lepiej grali od nas. Niedosyt spory, przynajmniej dla mnie jest. Po turnieju bowiem, że drużyny stać na dużo więcej i mogła na spokojnie być przynajmniej w finale. Może nawet wyżej, więc myślę, że nie pozostał, ale dobry turniej. Dobrze by je zwiastował na przyszłość.